Dobra, musicie teraz skupić. Kurde, ale szpruje. Ja dziękuję, no. Może jeszcze się uda? Ależ pojedynek! Siemanko, jestem Lucek, a to jest Forza Horizon 2. Moi drodzy, zapraszam was na pierwszy odcinek z tej gry. I jestem podekscytowany tym, że mogę ją wam pokazać. Mam już 17 poziom w niej i będą to takie moje pierwsze wrażenia, jakie wam opowiem. Po takim może, no, jakimś czasie grania w nią. Grałem w nią właściwie w różnych momentach, kiedy chciałem się zrelaksować. Po prostu kładłem się na łóżku z tyłu, sobie patrzyłem na ekran i tak sobie grałem. Jest to, powiem wam, że ogólnie użytkowanie konsoli Xbox One jest bardzo, bardzo wygodne. Bardzo mi to podpasowało. I rzeczywiście jest to relaks sam w sobie, wiecie? Tak konsole... To znaczy tak, równie dobrze mógłbym, nie wiem, padem włączać sobie komputer. Prawdopodobnie jest na to sposób i włączać sobie grę, ale po prostu wszystko to mamy w konsoli i dla osoby, która nie ma czasu na nic praktycznie, szybkie włączanie i korzystanie z gier jest bardzo, bardzo, bardzo fajne i wygodne. Jadę teraz z Bugatti, zaraz wam powiem, jaki to jest model, EB110 Supersport. I normalnie ten samochód ma napęd na 4 koła, natomiast w Forzie można zrobić bardzo ciekawy tuning osiągów, że można zrobić konwersję napędu tylko na tył. Powiem wam, że ten samochód z napędem na 4 koła, być może to jest też kwestia tuningu, ale bardzo, bardzo ciężko mi się nim jeździło, dlatego postanowiłem zmienić na napęd na tył, a poza tym samo driftowanie w tej grze jest świetne, to znaczy podoba mi się to bardzo. O, muszę sobie tak ręce wezmę, będzie mi wygodniej. No i spędziłem w niej dużo czasu, w sensie w Fordzie. Teraz jadę właśnie jakieś wyzwanie, wyzwałem jakiegoś kierowcę, tak zwanego Drivatara, który jest, nie wiem, czy właśnie odpowiednikiem prawdziwego gracza, czy chyba nie. To jest po prostu jakiś zwykły bot, z którym się ścigam i dostanę jakąś tam małą kasę za wygranie z nim. Ale sam wyścig jest fajny, chociaż ja tych... to jest akurat słaby kierowca. Ja lubię tych z fajnymi wozami. No na przykład, nie wiem, jak pojawi się jakaś Pagani Zonda albo McLaren F1 i wtedy ci kierowcy nie jeżdżą tak sobie ładnie po ulicach i w ogóle, tylko skracają sobie drogi i też jakoś tam ciężej ich wtedy dogonić. Troszeczkę chciałbym może dłuższe światła sobie tutaj włączyć, ale no cóż, niestety jakoś się nie da tutaj lepszych włączyć, ale to nic. Sporo narzekań, bo ja już wrzucałem jakiś tam krótki filmik na Facebooka i tak dalej i było tam kilka komentarzy odnośnie tego, że grafika jest słaba w Fordzie. To znaczy tak, nie wiem jak to ująć, ale w tej grze jest tak wspaniale zrobiony efekt prędkości, że ja na przykład przesiadając się z gry, w której jest 60 FPS-ów, bo tutaj mamy tylko 30 FPS-ów, film natomiast możecie oglądać w 60 FPS-ach z tego względu, że YouTube jeszcze jakoś dziwnie konwertuje tą rozdzielczość. O, mogę wylosować sobie coś, nie wiem co mi się wylosuje. YouTube tak konwertuje tą rozdzielczość i FPS-y, że 30 FPS-ów moje przekonwertowane jeszcze na YouTube'owe by wyglądało mniej płynnie niż jak dam wam 60 FPS-ów film taki źródłowy i YouTube to sobie przekonwertuje na swoje tam, nie wiem, 30 czy po prostu lepiej to wygląda, no krótko mówiąc, bardziej płynnie. Anyway, jest teraz noc i tego efektu prędkości tak fajnie widać, ale ja to, dla mnie to od razu zrobiło wrażenie. O tych pierwszych filmach, które sobie gdzieś tam oglądałem w internecie, od razu zrobiło wrażenie to, jak w tej grze się jeździ. Ta szybkość, ta prędkość, to jak wszystko wokół nas tak szybko, wiecie, mija. No nie wiem, jak to inaczej określić, to po prostu to jest absolutnie świetna sprawa. Podkrywałem sobie tutaj już kilka samochodów, w sensie takich, to są lista życzeń. I to jest McLaren P1, do którego sobie dojedziemy za chwilę. Można sobie do nich, te samochody jakby wynajmować, robić nimi wyzwania. I McLaren P1 zrobił na mnie piorunujące wrażenie pod względem przyspieszenia i ogólnie prowadzenia. Co ciekawe, zanim odkryłem ten samochód,
tutaj w Fordzie, w sensie jako wyzwanie, znalazłem go na ulicy, jak sobie jechał nim jakiś bot i sobie go wyzwałem. I to było tak, miałem samochód BMW chyba Z4 i McLaren nagle tak, wyzwałem go, a on tak, tak przyspieszył zajebiście i to tak wyglądało przy takiej dużej prędkości, jest niesamowite. Dlatego ja bym chciał wam pokazać taki wyścig, jak właśnie kogoś wyzywam na pojedynek, jakoś naprawdę do... O proszę, o proszę, o proszę, tutaj mamy jakiegoś hardcora. To jest naprawdę szybki wóz, mój Bugatti spokojnie da radę temu samochodowi. To jest Maserati MC12, dobrze, że jest za każdym razem nazwa podana tego auta. Ogólnie to jest bardzo dużo aut, których ja nie znam, to znaczy ja większość marek, większość modeli samochodów nauczyłem się po prostu z gier. I w większości to były właśnie NFS-y. A tutaj są samochody naprawdę różnych marek, których nie było nawet w NFS-ie. I modele są takie z różnych epok. I naprawdę można się tutaj sporo nauczyć. Koleś gdzieś sobie skrócił drogę, widzicie, to jest profesjonalny drivatar. To znaczy on może sobie skracać drogę, po prostu umie to robić, zna dobrze mapę, nazwijmy to po imieniu. I zobaczcie, jak sobie on fajnie skrócił i mogę z nim przegrać. Tutaj nie mamy nitra, więc nie ma tak jak w NFS-ie, że nitro ładuje się, nie wiem, to od driftu, czy hamowania, czy czegokolwiek. Natomiast za każde drifty dostajemy punkty, które są konwertowane na expa. Ojej. Nie za dobrze jeździ mi się tym Bugatti, wiecie? Chociaż dużo lepiej niż na napędzie 4x4, jak wcześniej. Trzeba z tą trakcją tutaj dealać troszeczkę. On teraz gorzej przyspiesza, no bo jest gorsza trakcja. Niestety przegrałem ten pojedynek, ale to nic. Zawracamy sobie i jedziemy po pojedynkę. Mam też w swoim warsztacie dostępne samochody takie jak Huracan. Zrobiłem sobie też fajnie Toyotę Suprę, chyba na 1000 ileś tam koni mechanicznych, ale powiem wam, że fuck, rozwaliłem skutery. Taką Suprą bardzo ciężko mi się jeździło i tutaj też ciekawa sprawa, o której opowiem wam za chwilę, odnośnie właśnie tuningowania w tej grze, co mi się bardzo, bardzo spodobało. Popatrzcie, mamy Hondę NSX tutaj i to jest średni drivatar, nie wiem, dziwne. To jest taki w miarę szybki samochód, ale jest to w grze jakiś słabszy bot. Nie wiem czemu, ale po prostu tak jest. No dobra, jedziemy sobie tutaj. Tu jest McLaren P1. Samochód, który, model właściwie, który bardzo mi się spodobał dopiero w tej grze. A on jest po prostu świetny. Świetny jest. No tak mi się... Ach, po prostu się przejedźmy, pokażę wam, o co chodzi. Nie wiem, czy będzie już dzień, ale chyba będzie dzień. Ucieczka w teren. Ten wóz po prostu fenomenalnie brzmi. Wszystko w tym aucie jest zajebiste. Twórcy tego wozu mówią, że został zaprojektowany przez wiatr. Ach, jak to auto zasuwa. Damn it. Świetnie się też prowadzi. Absolutnie zajebista sprawa. Kurde. Nie ma tu żadnych problemów z prowadzeniem czy czymkolwiek. Przyspieszenie jest absolutnie zajebiste. Musimy dojechać do punktu w wyznaczonym czasie. Oj, 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 muszę uważać. Okej. I uwaga. Pięknie. Oczywiście nie powinno się tak robić. Powinienem to ładnie wziąć, nie wiem, zwolnić po prostu i ładnie przejechać, no ale jestem Lucek, musiałem zadriftować, no i już. Okej. Pięknie. Co do prowadzenia aut w tej grze, to jest zupełnie inaczej. To nie jest takie prowadzenie kartonowe i na początku rozbijałem się o każdą możliwą ścianę, ale no nie wiem, gdzieś tak godzinka grania, dwie godzinki i całkowicie się już do tego przyzwyczaiłem. Jeśli miałbym tak na szybko scharakteryzować, jak te samochody się tutaj prowadzą, powiedziałbym, że w stosunku na przykład do NFS-u prowadzą się tak bardziej ociężale, wiecie? Ale to jest na plus. O, drugie miejsce, ale udało mi się osiągnąć cel. 7000. I za każdym razem może sobie to powtórzyć, ile się razy chce właściwie.
Teraz wam pokażę, jakie mam auta w moim warsztacie i opowiem przy okazji o tym tuningu, o czym wam obiecałem. Teraz wrócimy sobie do miejsca, gdzie zaczynało się to wyzwanie z B1-ką. Jest masa samochodów w tej grze, do których nawet jeszcze nie odkryłem. Można kupować sobie różne pakiety. Wszystkie pakiety z samochodami kosztują chyba 79 zł. Natomiast można sobie kupować konkretne pakiety za tam jakieś mniejsze sumy, typu 15 zł albo 7 zł. Takie jakie kto chce. Ja oczywiście bym chciał kupić wszystkie, no ale jeszcze nie teraz. Na razie chcę się pobawić tym, co oferuje gra standardowo, tak? Jedziemy sobie teraz do centrum Horizon, gdzie mogę sobie tuningować auto, wybierać, zmieniać i tak dalej. Bugatti mi się tak słabo jeździ, najfajniej do tej pory, jakby właściwie to była pierwsza styczność w jeżdżeniu samochodami w tej grze, to był właśnie, było właśnie Lamborghini Huracan. Moje samochody, pokażę wam, co już mam. Tego Albarta Fiata 131 wygrałem w losowaniu. Jeszcze no, trochę nie pojeździłem, ale nie jest bardzo wolny. Z4 wybrałem na początku. Escalade też wygrałem w losowaniu. Ferrari właściwie nie wiem skąd to mam. Troszeczkę sobie zmieniłem tutaj wygląd, felgi, kolor. Mustanga też w losowaniu chyba wygrałem. W losowaniu, no. Huracana dostałem w ramach... Aha, to jest specjalna wersja Forzy Day One, nie? I właśnie z racji tego dostałem kilka samochodów. Jednym z nich jest właśnie Huracan. I chyba drugim jest ten AMG C63 Mercedes, który jest bardzo fajny i chyba nim jeszcze nie jeździłem. Jest także Firebird, jego wygrałem w losowaniu i jest Supra, dość mocno stuningowana, natomiast musiałem obniżyć jej moc w stosunku do tego, co wcześniej tuningowałem. Zaraz wam opowiem dlaczego. Bierzemy sobie Suprę. Aha, i to jest wersja ogólnie Fast and Furious, czyli z Szybkich i Wściekłych. Jest specjalny pakiet dla właśnie samochodów z filmu Szybkich i Wściekłych, ale ja go jeszcze nie mam kupionego. Sam tuning. Tutaj mamy tuning. Nie jest to taki tuning, że jak w NFS-ach, że wpieprzamy wszystko na maksa i jest git. Dostosowujemy po prostu samochód do naszych jakichś wymagań, czy... Możemy to robić... Nie, w locie nie można tego robić, w sensie w jeździe dowolnej. Trzeba tutaj przyjechać do centrum Horizon i dopiero wtedy sobie samochód dostosowywać, co jest fajne. Ale jest tutaj dużo opcji, które wpływają na osiągi samochodów, na jego prowadzenie i tak dalej. W to się będziemy zagłębiać później, tylko wam pokazuję tak z grubsza, jak to wygląda. Wszystko jest oczywiście wytłumaczone, co na co wpływa i jak to ustawiać. I to jest bardzo, bardzo fajny zasób wiedzy dla osób, które interesują się ogólnie samochodami. Chociaż oczywiście jest to gra arcade'owa i o tym trzeba pamiętać i... Niektóre rzeczy różnie będą wpływać, tak? Aha, tu już byliśmy. No to... tak, możemy sobie tutaj wybrać auto, lakier. Znaleźć na przykład projekty. Tu są projekty graczy, którzy udostępnili swoje dzieła po prostu tak, o, żeby można było sobie je wgrać. Jak ktoś nie chce malować swojego auta, a chce zobaczyć, jak ktoś inny to robił, mieć taki projekt na swoim, no to nie ma problemu, może sobie takie przejrzeć. Jest tego mnóstwo, jak widzicie, to mi się online teraz wczytuje. A nie wiem, kiedy mi się to wczyta, ale coś tam się wczytuje cały czas po kolei. Można sobie przejrzeć informacje o autorze, co też się pobiera 7 godzin. W moim przypadku, bo mam taki ani internet, nie polecam. Tutaj są, no i tutaj są moje projekty, czyli moje projekty. No i oczywiście można sobie robić swoje jakieś tam różne motywy, naklejać, rzecz jasna, i je udostępniać później dla innych osób. Można także robić proste lakiery, modyfikacje, nie wiem, naklejek, czegokolwiek. Można sobie malować samochód kolorami producenta, są tutaj dwa dostępne. Czarna Supra wygląda ok, moja jest chyba, nie, chyba też czarna jest. Lakierowanie maski, spoilera. No to jest ciekawe, bo ulepszenia właśnie, o to mi chodziło. Dobra. I tutaj mamy ulepszenia. Możemy
ospoilerowanie zmienić. I tutaj, jeśli chodzi o ospoilerowanie, to wygląda tak, że na przykład w przypadku Supry możemy modyfikować tylko przedni zderzak i spoiler z tyłu. I ja się tak zastanawiałem, dlaczego tak jest. Na przykład w NFS-ach możemy jeszcze, nie wiem, zainstalować jakiś bodykit super szeroki i tak dalej. Ale później wszedłem do właśnie tuningu i okazało się, że te spoilery można jakoś dostosowywać. I im lepszy docisk, tym lepsza przyczepność i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc ja doszedłem do wniosku, że tutaj tuning jest rozwiązany w ten sposób, żeby samochód nie wyglądał, a coś swoimi osiągami reprezentował. W sensie do dyspozycji gracza został oddany taki fajny mechanizm przerabiania samochodu, żeby go dostosować tak, jak się chce, aby ten samochód jeździł. Oczywiście ja do Supry nie instalowałbym napędu naprzód, bo to by była, nie wiem, oj, masakra po prostu. Wyobraźcie sobie Suprę z napędem naprzód. Na cztery koła jeszcze, jeśli ktoś by chciał zrobić, nie wiem, super przyspieszający samochód z niesamowitą trakcją. Ale Supra to jest typowo samochód z napędem na tył. Zobaczcie, jak ten model pięknie wygląda w Fordzie. Mamy teraz dzionek. Oj, ktoś mnie zderzy? Nie, nie zderzy. I to auto naprawdę wygląda świetnie. Ono jest teraz w klasie S2, cokolwiek to oznacza. Natomiast jest bardzo, bardzo szybkie. Postarałem się zrobić tak, dałem tutaj troszeczkę szersze koła. Ono... Miałem wcześniej tutaj ponad 1000 koni mechanicznych. I tym samochodem się naprawdę jeździć nie dało. Teraz zrobiłem, że maksymalna prędkość jest chyba na 370 km na godzinę ustawiona. I... co mogę jeszcze tutaj powiedzieć, co ja tu zmienię? No, zainstalowałem klatkę, troszeczkę odchudziłem auto. I ono naprawdę może się ścigać z tymi najszybszymi wozami. Natomiast z trakcją jest tu jeszcze problem, jak się dodaje na full gazu, tak? Jeszcze jest za dużo tej mocy, może powinienem coś tutaj odjąć, tak mi się wydaje, żeby ten samochód dobrze śmigał. Ja teraz leciutko dotykam trigger gazu i ten samochód naprawdę jest za szybki. I teraz właśnie chcę porozmawiać o tym, o czym mówiłem, że chcę porozmawiać. W sensie, Forza Horizon dała mi do zrozumienia jedną rzecz. Ja nie jestem jakimś tam technikiem, czy nie studiowałem mechaniki, czy samochodami interesuje się głównie z gier, tak? No i też w rzeczywistości lubię pooglądać sobie, jak tam ktoś driftuje, jak ktoś tam pokazuje swój samochód i tak dalej. Po prostu lubię samochody wyścigowe i już, ale głównie ta pasja, czy może zainteresowanie, po prostu wybiega jakby z gier, tak? Nie uczę się tego jakoś prywatnie, ani zgłębiam tej wiedzy, czy nie kupuję magazynów motoryzacyjnych. Po prostu głównie gry wyścigowe. I teraz chcę wam powiedzieć jedną rzecz, że ta gra narzuciła mi na moje widzenie samochodów jedną taką fajną rzecz, że nie chodzi o to, aby do samochodów pierniczyć nie wiadomo ile koni mechanicznych, tylko wszystko trzeba dostosować, czyli zawieszenie, hamulce, tak, żeby samochód lepiej hamował. Wszystko trzeba mieć na uwadze, jeśli zwiększamy jego moc, no bo jest też tutaj fajnie to rozpisane w Forzie, że jeśli chcesz zwiększyć moc, musisz pomyśleć o lepszym zawieszeniu, o lepszych hamulcach, o tym, jak samochód będzie się spisywał. Na przykład ja tu, tak jak mówiłem, pierniczyłem ponad 1000 koni, autem w ogóle nie dało się jeździć, cały czas paliłem kapcia, nawet na czwórce. Jechałem tam, nie wiem, chyba 400 na godzinę, udało mi się raz do takiej prędkości rozpędzić, jak bardzo delikatnie używałem gazu. I to nie miało sensu żadnego, no. Auto było nieprzewidywalne, delikatnie mówiąc. Teraz jest troszeczkę lepiej, ale i tak tej mocy jest za dużo. Musiałbym tutaj naprawdę popracować jeszcze nad dostosowaniem zawieszenia, docisku i tak dalej, żeby to auto było jakieś. Teraz jechałem jakieś takie możliwe dojazdy. Teraz jechałem na... właściwie dotykając leciutko triggera gazu. A zobaczmy, co się stanie, jak wcisnę do końca. Wyobraźcie sobie, że jadąc, nie wiem, startowałem chyba ze 100 km na godzinę, że jadąc te 100 km na godzinę przy mocy tam chyba ponad 1000 koni mechanicznych, ja cały czas paliłem kapcia, nawet do piątki dochodziło nieraz i paliłem tego kapcia i to było bez sensu. Ja nie mogłem się nigdzie ścigać, nawet nie mogłem tym autem podriftować, bo się nie dało. A teraz jest w miarę tak dostosowane, że da się nim dość dobrze jeździć.
I zobaczcie, prędkość 340 km na godzinę i to auto dalej pruje. Dalej jeszcze mam trochę obrotu do wykorzystania i prawdopodobnie będę mógł osiągnąć tutaj prędkość 370 km na godzinę. Ale tak naprawdę nie prędkość maksymalna jest tutaj ważna. Ważne jest przyspieszenie, trakcja. Na przykład P1, nie wiem to ile ona tutaj w tej grze osiąga, ile ja nią tam maksymalnie jechałem, jakoś nie zwróciłem uwagi, bo mi się tym samochodem tak fajnie jeździ, że nawet nie patrzę na prędkościomierz, po prostu sobie nim jeżdżę i już. Natomiast tak, a myślałem, że mi się dźwięk spóźnia, ale się nie spóźnia, wydawało mi się. Trochę mnie to rozkojarzyło. Zgubiłem trochę wątek. Nie, natomiast ten samochód teraz spisuje się w miarę dobrze i nie ma tutaj takich problemów. Troszeczkę może podczas driftowania jest problem, ale ogólnie da się ścigać. Może uda mi się znaleźć takiego kierowcę, który w miarę będzie ogarniał. Tu mamy co? Boże, co to jest? Nie. Tu mamy jakiegoś słabiaka, ja z nim spokojnie wygram. Ojej, to jest jakiś drogi wóz, jego tam... O, tu coś było, coś było. Punkt umiejętności? A nie, z jednego to ja nic nie zrobię. Muszę zdobyć ich więcej. No dobra, pokażę wam jak wygląda start w Suprze, jak dociśniemy do końca pedał gazu. Ciężko opanować. Nie? Trzeba ten gaz używać tutaj delikatnie, co... na przykład w pojedynce tak nie było. Mogłem ruszać na pełnym gazie i absolutnie samochód perfekcyjnie trzyma się drogi, ale to dlatego, że tam... No cóż, co ja mogę powiedzieć? No świetnie ten samochód jest przygotowany, tak? Jest zrobiony przez profesjonalistów, czy dostosowany w tej grze dość dobrze. Okej, tutaj mamy średni, to jest Ferrari F12 chyba. Przynajmniej tak wygląda. I średni poziom? Niesłychane. No dobra, tutaj coś mamy ciekawego. Ja ogólnie swój poziom, mam chyba teraz 17 albo 18, zdobyłem tylko i wyłącznie na tym, że sobie jeździłem. Ja nie robiłem chyba jakichś żadnych tam zawodów czy czegokolwiek. Po prostu jeździłem sobie, ścigałem się z innymi tutaj tymi kierowcami na ulicy. I tyle, właściwie nic poza tym. Tutaj mamy Mazda MX-5 Ultimate Razer Rozer. No i to będzie... Ojej, super, troszeczkę słabo się zachowuje na deszczu. Pokażę wam w ogóle jak wygląda tutaj widok z wnętrza. No teraz niewiele zobaczymy, bo jest noc, ale naprawdę kokpity są fajnie odwzorowane. Wszystko elegancko widać. Ciśnienie w turbinie, obrotomierz, no paliwo mamy na full. I prawdopodobnie tutaj mamy też widoczną temperaturę. Wszystko jest tutaj świetnie odwzorowane, bardzo mi się to podoba. I naprawdę można się poczuć jak w rzeczywistości, przynajmniej w takim stopniu, na jaki pozwala to gra. Ale jest tutaj wiele takich smaczków motoryzacyjnych w tej grze, które naprawdę zwracają uwagę na siebie. I... no jest to zupełnie inne doświadczenie gier wyścigowych, jakie spotkałem do tej pory. Naprawdę, to nie jest tak dlatego, że jestem zafascynowany powiedzmy grą na konsoli, w sensie grą samą sobie i konsolą, bo konsola jest jaka jest, tak? Grafika może też nie jest najlepsza, ale ten efekt prędkości, te szczegóły w tej grze, szczegóły dla fanów motoryzacji... średni czy nie średni? Dziwne. Dla fanów motoryzacji na pewno będą, znaczy zrobią wypieki na twarzy, no. Nie wiem, co mam wam powiedzieć. Po prostu ta gra jest świetna. Ja naprawdę nie potrzebuję w niej przechodzić jakby dalej, bo ja jeszcze chcę pojeździć po tym świecie, odkrywać to wszystko. Ojej. Słabo widać w tym świetle. W ogóle zauważyliście, że był dzień i od razu tak bardzo szybko nastąpiła znowu noc, albo jest po prostu tak ciemno od tych chmur, że nic nie widać. Nie mogę znaleźć żadnego drivatara, żeby się z nim ścigać, takiego profesjonalnego. Jednego tam miałem, ale z nim przegrałem i jechałem Bugattim, a Bugatti mi się tak słabiej jeździło. No dobra, jedziemy w kierunku chyba festiwalu jakiegoś.
Nie, ale tutaj były fajerwerki, więc dziwne. Tutaj mamy jakiś samochód. Zonda C, poziom średni. Tutaj mamy festiwal, czyli musiałbym się na autostradzie wrócić. Ale skoro już tutaj jestem przy zondzie, to może do niej sobie podjedziemy. To jest Zonda Cinque. Nią też już jeździłem. I jest to też fajny samochód, chociaż no, większe wrażenie zrobiła na mnie P1 ze względu na, nie wiem, wygląd. W ogóle praca kamery w tej grze jest świetna, no, absolutny majstersztyk. Tutaj mamy rondo. Może uda mi się zrobić Suprą fajny drift. Ależ to wygląda. Ojej, noż co za... Miałem powiedzieć pedał. Będzie ciężko. Znaczy tak, można to zrobić. Moment, moment. Muszę zmienić sterowanie. W sensie muszę ustawić skrzynię biegów manualną. I driftować na dwójce, bo no mi się tak najlepiej. Konfiguracje tuningu? Tu można coś zmieniać. Moje tuningi. Aha, tu można zapisywać tuningi. Może jest zapisany tuning, gdzie miałem sugerowane, a moje nie mam. Czyli nie zapisałem sobie tego tuningu swojego. Gdzie miałem 1000 koni, no tym samochodem się jeździć nie dało. Chciałem wam to zademonstrować też trochę, ale dobra. Ustawienia są tutaj i tu mogę zmienić sobie skrzynię biegów. Nie, to było w trudności, poziom trudności. Zmiana biegów ręczna. Za zmianę biegów ręczną dostajemy plus 40, tam więcej do wszystkiego, chyba do kasy i tak dalej. Ojej, nie to nacisnąłem. Zapomniałem, jak się biegi zmienia. To jest cofanie, możemy sobie oczywiście cofać, a tego rzadko używam. Anuluj. Okej. Okej. Dobra, już wiem, jak się zmienia. Lubię tym samochodem driftować na dwójce. Ale jest trochę ciężko na deszczu. Zdecydowanie lepiej na suchym asfalcie, chociaż już przestało padać, to jeszcze ten asfalt jest troszeczkę mokry, nie wiem, czy to ma wpływ. Moment, zacznę od jedynki. Powoli trzeba wokół tego ronda jechać najpierw, tak zacząć sobie. Spróbuję trochę jedynką. Ta jedynka w Suprze jest na tyle długa, że można spokojnie też na jedynce driftować. Mały kąt, taki słaby ten drift, ale ciężko tego diabła utrzymać. W jednym kącie trzeba naprawdę operować nieźle tym gazem i oczywiście skręcać, no ale jakoś to idzie, jakoś to idzie. Idealnie jakoś mi to nie może teraz wyjść, ale naprawdę był taki. Jeden raz chyba mi się udało zrobić pełne rondo. Tylko nie pamiętam, chyba Suprą też. Trzeba zacząć tak ostrożnie. Bardzo fajnie się tu ogólnie jeździ w tej grze, a już nie powiem o samym driftingu, który też jest świetny. No i jakoś mi się udało, delikatnie tym gazem pulsuje. Nie jest to taki ładny, czysty drift, czyste kółeczko. Brakuje tego flow, ale widzicie, że jakoś idzie. Ja w Forze obecnie nie grałem od, nie wiem, tygodnia albo półtorej. I nawet jakoś mi idzie teraz. Nie? No. Ale lubię jeździć wyścigi na automatycznej, chociaż się wtedy mniej tych punktów dostaje. No dobra, sprawdźmy sobie jeszcze Pagani Zonde Cinque. Opowiedziałem wam o moich wrażeniach z tej gry, które są absolutnie over the top. Po prostu są świetne, no ta gra jest świetna sama w sobie. Dobra, start. Ej, nie tu, tu. Okej. No i przejedziemy się jeszcze tą Forzą. Pagani Zondom Cinque. Omiń ruch uliczny. Musimy tutaj jeździć szybko i omijać ruch uliczny. Wszystko. Dobra, jak już na manualu trochę driftowałem, to pojeździmy na manualu. Co się będę bał. Tu jeszcze, aha, jeszcze jechałem Lamborghini Veneno. Też dosyć ciekawie się jeździło tym autem. Też trzeba było omijać ruch uliczny. Aha, dobra. Tutaj, oj, trzeba uważać, bo troszeczkę tej mapy jeszcze nie znam. Aha, to jest szóstka, nie ma więcej biegów. No dobra. A...
Czy mi się wydaje, czy na automatycznej ten samochód jeździ szybciej? Nie wiem, tak jakoś mi szybko biegów tutaj zabrakło, a wydawało mi się, że zondą chyba jechałem szybciej. Nie mogę już zmienić na wyższy bieg, to jest chyba tylko 6. Dobra, przez lądo, tu jest właśnie ten niefortunny skok. Trzeba uważać, bo samochód może polecieć w kosmos. Można się tutaj tak niefajnie wybić. To nic. Jest! Udało się wrócić na trasę. Jak widzicie, samochody w terenie jeżdżą tutaj dosyć dobrze, nie trzeba się tym specjalnie przejmować. Ale oczywiście szybciej jeździ się po asfalcie i na pewno dużo przyjemniej. Okej. Jakoś idzie, mam nadzieję, że zdążę. Aha, tutaj trzeba po prostu te samochody wymijać. Im więcej tych ominięć, tym lepiej, ale chyba 20 trzeba zdobyć, więc... Trzeba troszeczkę ich tutaj bliżej mijać. Ale skopałem. Jeszcze 4 samochody. No, tak słabo mi poszło teraz, bo troszeczkę się skupiłem na szybkiej i dokładnej jeździe. Ale może jeszcze jakimś cudem się uda? Nie, już nie będzie samochodu. Za mało tych aut było. Aha, czyli jeszcze mogę to powtórzyć, mogę jechać w drugą stronę. Ajajaj, to jest sugerowana trasa. Czyli muszę na tej trasie przejechać, omijać tych trafoli. No już chyba nic z tego. Porażka. Ale raz mi się to już udało zrobić, tylko teraz się zagadałem trochę i skupiłem na dokładnej jeździe zamiast na zadaniu, więc wszystko jedno. No mamy teraz... powtórkę wziąłem? Nie chciałem powtórki. Wyjdź. No. Także naprawdę fajnie to wszystko wygląda. Piszcie, jakie wy macie doświadczenia z tą grą, osoby, które grały i jak wam się podobał ten gameplay. Oczywiście później będziemy sobie robić zawody, patrzeć różne dodatki do gier, do tej gry i robić różne ciekawe rzeczy. Myślę, że też dużo będziemy driftować, tuningować, bo da się robić fajne rzeczy naprawdę tutaj i jest dużo, dużo do roboty w tej grze. Tym bardziej, że dostarcza mi ona sporo frajdy. Powiem wam, że nawet dosyć fajnie mi się jechało teraz na skrzyni manualnej, ale gdy przychodzi do takiego ścigania się na serio, no to już trzeba też umiejętności omijania pojazdów i rywalizacji samej w sobie, więc nie jest to takie do końca łatwe, i żeby ogarnąć jednocześnie manualną zmianę biegów, jak na gracza na moim poziomie obecnie, tak? Natomiast bardzo mi się podoba Supra, ogólnie modele aut w tej grze są świetne. Nie wiem, po prostu są, nie wiem jak to jest zrobione, po prostu wyglądają niesamowicie. Jeszcze z tym McLarenem trzeba się pościgać. Zobaczymy, czy moja Supra da radę, ale wątpię, bo tu mam słabą trakcję, bardzo. To jest w ogóle P1? Chyba tak. Jaka P1? F1. Ojej, rzucało to. Muszę delikatnie z tym gazem, zobaczcie. Mówiłem właśnie o tej mocy. Jeszcze jest za mocny ten wóz. Za dużo kuniów ma. Nie mogę go dogonić nawet tak. Dobra, ja może zmienię na automat. Albo dobra. Hardcore to hardcore. Zobaczmy tego typa. F1, GT. I to jest hardcore. Ojej, gdzie on jedzie? Ach, lipa. Nie mogę pełnym gazem ruszać. Ale za to jak się już rozruszam, no to jadę. A też to jest słabo. Jedzie ta F1. Dobra, muszę się teraz skupić. Kurde, ale szpruje. Ja dziękuję, no. Może jeszcze się uda? Ależ pojedynek! Woo! Spadł! Woohoo! Udało się! Hardcore.
dostanę więcej kasy? Dostanę, coś tam dostałem więcej, ale ogólnie jak się złapię... nowe losowanko będzie. Kolejny poziom. Zobaczmy, co tym razem się wylosuje. Albo kasa, czasami losuje się jakiś samochód, jak już mówiłem. A tym razem... Wow! Lancie wygrałem! Nieźle. 196 tysięcy kredytów kosztuje, więc nagroda no, całkiem ciekawa. Mogę sobie ten samochód wybrać, jak dojadę do Centrum Horizon. A nie mogę sobie samochodu zmieniać w jeździe dowolnej chyba, albo ja po prostu jeszcze o tym nie wiem. Wow, ta gra jest świetna. Widzieliście, to jest właśnie, to był właśnie pojedynek na takich wysokich obrotach, no nie? Jedzie się już naprawdę szybko. To jest świetne uczucie, naprawdę. Ciężko to opisać, no po prostu widzieliście, jak to wygląda. To jest wspaniała, wspaniała gra. No nic, zapraszam was na kolejne filmy z Forza Horizon. Bardzo dziękuję, że byliście teraz ze mną. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. A tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.